Słowa Ewangelii według świętego Marka. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął. Lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Dziecko jest bezpośrednie, ufne, chętnie wchodzące w relacje z innymi, otwarte na to, co nowe, piękne i ciekawe, bez podejrzeń i bez przypuszczeń. Dziecko jest otwarte na odkrycia, na umiejętność szczerego dziwienia się i podziwiania tego, co zobaczy. W dziecku jest zdolność do zachwytu, a tym samym jest umiejętność kontemplacji. Potrzeba, aby Jezus dotykał nas wewnętrznie, uwalniając nas z szorstkości, od lęków, od nieufności, zamykania się w sobie. Jesteśmy piękni wewnętrznie i naprawdę żyjemy o tyle, o ile pozwalamy się dotykać Jezusowi. Lęk obecny w nas wskazuje przede wszystkim na fakt, że lękamy się Boga. Obawiamy się, by On czegoś nas nie pozbawił. To jest ciekawe, że każda nasza myśl, każde nasze słowo w jakiś sposób objawia to, co się dokonuje w naszym sercu. Jezus nie pozbawia człowieka tego, co w nim dobre, szlachetne i czyste. Uwalnia go od myślenia, odczuwania i wartościowania, od intencji w nim mieszkających, które są zagrożeniem dla niego samego. My zachowujemy się często tak, jakby nie była nad nami ręka Boga, który nam sprzyja, błogosławi, lecz ręka człowieka, który usiłuje nas skrzywdzić. Dzięki byciu dzieckiem, które pozwala się Bogu dotykać i rozpinać nad swoim życiem rękę jak namiot, w którym można razem zamieszkać, jesteśmy zdolni wszelkie krzywdy, zranienia i lęki przeżywać jako dar łaski. Bóg wie, co robi. To wszystko, co nas boli, również jest w stanie przywrócić nam postawę dzieciństwa Bożego. Zabraniamy sobie doznawania porażek, popełniania błędów, przeżywania z bólem serca określonych namiętności. Pozwólcie dziecku przyjść do mnie. Zaufanie Jezusowi, że pewne sprawy muszą i musiały wydarzyć się w naszym życiu dla naszego uzdrowienia, a tym samym zbliżenia do Niego, pozwala z wdzięcznością myśleć o własnym życiu i życiu tych, którzy nie wiedzą, co czynią, ból nam zadając. Również ból przeżywany z Bogiem przywraca nas na nowo Stwórcy.